Witam wszystkich serdecznie z tej strony Toxie i zapraszam do kolejnego materiału z gry Battlefield 3, oczywiście z single playera, gdzie będziemy przechodzić sobie dalej kampanię. Nic, czekamy jak się tutaj wczyta. Misja jak widać między młotem a kowadłem. Wygląda znajomo, bo powinien. Chcesz, żebym ci powiedział, co w nim jest? Ile mnie to będzie kosztować? Czas leci. Masz to u mnie gratis. W tym telefonie znajdują się informacje na temat rosyjskiego handlarza bronią Amira Kafarowa. Kumplował się z twoim starym znajomym Al-Bashirem. Wiedziałeś strata o tym? Czasu. Wybacz, ale mógłbyś mi z łaski swojej nie przerywać? Wiedziałeś, że Kafarow i Al-Bashir ze sobą współpracują? Wiem tylko tyle, że zostaliśmy przerzuceni na podstawie informacji z tego telefonu. W jakie miejsce? Środkowy Wschód. Północny Iran. Miał tam być Kafarow i pozostałe bomby. Miał być? Poza tobą nikt nie słyszał tego tak zwanego wyznania Al-Bashira. Nie wiadomo skąd wziął ten telefon. Musimy powstrzymać Salomona. Odebrałeś telefon, wiesz, że on tu jest. Wszystko pięknie, ładnie, sierżancie, ale nadal musisz wypełnić białe plamy. Następna część tej historii budzi nasze poważne wątpliwości. No dobra. Kafarow miał willę w Dolinie Gilad. Przerzucona na Stam, ale sprawy się pokomplikowały. No to idziemy obejrzeć, jak się pokomplikowały. Aż jestem ciekaw, co tu będzie do wykonania. Dobra! Kompleks Kafarowa znajduje się po drugiej stronie doliny, za mostem Gilad. Kim on właściwie jest? Ten handlarz bronią z telefonu Al-Bashira. Nic więcej nie wiedzą? Nie, tylko tyle, że może być powiązany z bombami. Ten wszystkich, kierunek się w stronę 1-6. Trasa czerwoną, okej? Weszli w kontakt z wrogiem. Przyjąłem. Możecie potwierdzić liczebność? Nie mam więcej informacji, 1-3. Bez okej. Hej, Matkowicz, pobudka! Dość tego spania. 34 minuty. Mam 34 minuty. Ten koleś jest dobry. Mi się pan idiomy szejk. Co to może znaczyć? O kurwa! Zasadzka z lewej! Wow, wow, dałeś mi to złazić. Pojazd zniszczony! Ostrzał z lewej! Wróg za skałą! Wow, wow. Lewa strona! Do swego rzutu! Po jeden się! Strzelają nas! Cie, ich nawet nie widzę. Przekłaścili mnie! Tam jest jeden, dobra. Coś zaczynam widzieć. Jest okej. Wow, wow. Pomalutko, pomalutko jestem przyzwyczajony. Tu już jest jeden. No, ale da się przejść z drugiej strony. No, nie mogę. Ja ich nawet nie widzę, obrywam. Tu jest jeden. Dobra, mamy go z głowy. Takie zasadzki, ładnie to tak robić. Gdzie jeszcze są jacyś? Jakiś jeszcze jest, słyszę, że strzela. Tu jest nasz. Gdzie? Kurde, albo jestem ślepy. Albo co? Dobra. Jazda, jazda! To idziemy. Środkiem śmigamy tam. Kontakt na prost! Gień. Nie wiem, czy go trafiłem. O kurde, myślałem, że to koleś tak stoi. Ale to nie był koleś. Gdzie jest? Skąd? Tu jest. Kurde, nie widać ich. Dobrze się kryją. Jest. Co dostałeś? Spadaj, nie dostałeś nic. Siadam, że dostałeś. Jeszcze gdzieś ktoś jest? Tu jest. Trafione. Dobra. Co mam zbadać? Co tutaj jest? Co ma, co będzie do zbadania? Wow, będę się nie da przejść. No jestem, witam. No i co? O ja pierdolę. Co jest? Z
spadochroniarze. Aha. Rosyjscy, co jest? Może pracują miło dla Kafarowa. No, tak czy siak, Steve, boję się, że mogą mieć lekką przewagę liczebną. Nasz cel jest jasny. Lekką? Te bomby. Szajbusz. Pogadajmy z nim. Jest 4, a już chyba z 10 zabiliśmy. Dobrze są. Lekką przewagę. Ja tutaj nie widzę przewag. Jesteśmy najlepsi, wszystkich ubijemy. Nie. O, kto to był? To drzewo, tak. Niezły odgłos. To mi się już podoba. Są nasi? Ale to wygląda. Nie wrócili się nam pomóc. Nie, no bo po co? Ja pierdolę! Rosyjski transportowiec! No, dużo trochę ich. Oj, ja pierdolę! Nic z tego nie będzie. Nie przejdziemy! Żołnierze wroga, tam, okopują się. Desant wyklucza trasę na wprost. Co tu się u diabła dzieje? Są tu z tego samego powodu, co my, sierżancie. Chodzi o to, że jesteśmy z nimi w stanie wojny? Strzelamy do was? Tak. Według doktryny możecie odpowiadać ogniem, ale formalnie rzecz biorąc nie jest to wojna. Rozumiecie, o co chodzi? Tak nie jest. Nie za bardzo. Musimy dotrzeć tam pierwszy. Boże, ile ich tu jest. Myślicie, że Rosjanie zjawili się tu bez powodu? Chronią swoje tyłki. Wiemy, że współpracują z PLR. No dobra, ruszamy. Aha, okej. Okay. Czyli mamy zakończyć jedną wojnę, rozpoczynając drugą. Normalnie, kurwa, zajebić. Otec, słyszałeś rozkaz, jazda! No to my idziemy. Oczywiście ci wszyscy... A, trochę więcej nas jest. Dobra. Zbiórka, przygotować się do wymarszu. Kubo. Cel, KM, piechota! Dużo ich trochę. Odeprzeć atak wroga. Ciekawe jak. Strzelają do nas! Rozproszyć się! Rozproszyć się, kurwa! Rozpraszamy się, rozpraszamy. Ziom, spoko. A macie tam trochę granatów. Tak was strasznie lubię, że macie. O. Dobra, jest. Wracamy do normalnego karabinka. No i trzeba wystrzelać ruskich. Gdzie jeszcze tam są? Tu jest. Nie przestajemy strzelać, nie przestajemy, nie bój się. Trochę ich dużo, ale da radę ich zabić. Zabić. Już tutaj nikogo się nie zabija, nie? W ogóle. Głowę zabrał. Jeszcze kurde, granat! Ja pierniczę! Zanim się skapłem, nie zdążyłem uciec. Zrąbałem. Widać, że to nie jest łatwy, tylko normalny poziom, no pewnie na łatwym to bym nie zginął od takiego granatu. No nic, jeszcze raz to samo przechodzimy. Ale teraz sobie granatnik wezmę i będę brał granatnika trochę. Powinienem mieć już większą celność, wiem jak to troszeczkę działa już teraz. Rozproszyć się, kurwa! Tak nie trafiłem, ale ja mam szczęście. A masz tam. Dobra, bierzemy normalną run. Na razie czekać. Fajny headshot. Nie przestajemy przecież, ani nie ja. Mam dosyć dużo tutaj. A ty gdzie? Szalał czy co? Są nasi wrogowie tam leżą. Następny jakiś idzie, tu biegnie. Gdzie tam kurde lecicie? Dużo ich trochę. Ale damy radę. Jakoś damy. Dobra, zapisało mi teraz już tutaj grę. Próbuję przynajmniej. Się tutaj ukryję. Tak, teraz oni napierają na nas. No, musimy to bronić. Wow, 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 wow. Tak, to się nie umawiałem. No, chyba się udało to zlikwidować. Zobaczmy, tak. Ale
są jakieś ruskie jeszcze. Zer te transportowce, kurde, ile ich tu będzie? Jakaś przesada lekka. Ach, ładnie było. Co jest? Gdzie mam iść? No, chyba z nimi, nie? I co chłopaki? Nikogo nie widać. Jak na razie nikogo nie widać. No i co? Czekamy, tak? Musimy szybko dostać się na drugą stronę doliny. Wywiad donosi, że Rosjanie zmierzają na północ i są blisko pozycji Kafarowa. A to właśnie o niego nam chodzi. Po niego przybyliśmy. Musimy dostać się do następnego punktu kontrolnego. Zrozumiano? Okej. Okay. Zrozumiano. Kontakt! Linia drzewna wprost! Dróg na otwartym terenie! 200! Ognia! Dróg na słono na wprost! No to ich tutaj jedziemy. Kurde, więcej was tu nie było, czy co? No tak, powiedzieli jak to? Lekka przewaga liczebna, tak? Jeśli widzę jakaś lekka przewaga liczebna. Dobra, wybierzemy co nieco lepszy sprzęt. A masz. I co, nic by nie zrobiłem? Dobrze, za murem jest granat. O, rozwalił mi oczywiście wszystko. A masz. No. Przeładować, zmienić broń. Jechać ruskich. Gdzie tam stoją? Ale nawet go nie widzę. Granat gdzieś poleciał, widziałem. Ale na szczęście mnie nie dotyczył. Gdzie są? Kurde, tu idą. Czy to nie jest pierwsza wojna światowa, że trzeba było iść na bagnety? To nie wiem, szaleli? O, tu jest. Wow! Nieźle wybuchł. To śmigamy naprzód i śmigamy. Ojej. Już zrobiłem mu headshota, no. Bardzo dobre, podwójny headshot. Dajcie mi uciec. No, jest. Co tutaj jest? Tu jest koleś. Trochę dużo was, nie powiem. No ale udało się przeżyć. Boże, następne tutaj, kurde. Niestety transportery ratują. Ciekawie to wygląda. Czyli co tutaj mogłoby ciekawie wyglądać na wojnie, tak bym powiedział. Nie powiem. Dalej jestem zmartwiony tym, tą lekką przewagą, jaką mają nad nami. Jak to powiedział tamten. Nie chcę nawet wiedzieć, ile tutaj ich zabiłem. Na pewno to nie było dwóch czy trzech. Jeszcze tak stoję w szczerym polu, można powiedzieć. Lekko tylko zakryty. No ale jak mi to bardzo nie trafiają, to tam mnie to nie za bardzo interesuje. Chcę się okryć, czy zakryć bardziej. Dobrze, że amunicja jest chyba nieskończona, czy co? Granat, kurde! No znowu blisko mnie, oczywiście. Bo jak inaczej? Dobrze, przywnąć się. Udało się? Zabić wszystkich? Czy jeszcze gdzieś ktoś jest? No, pokazywać się, pokazywać. Ja stoję tutaj z moim. Dobra, do roboty. No, już nikogo nie ma na szczęście. Do roboty powiadasz? No to do roboty. Śmigamy na dół. Dawaj. Oczywiście następnie, no bo inaczej się by nie dało. By było jakoś dłuższa chwila spokoju.
Już lecę. Oczywiście granaty pode mnie musiał spaść, no bo gdzie inaczej. Ale co oni lecą po prostu w nas? Szaleli. Ja tutaj przeleciał. Tak. Ja bym zrobił jedną rzecz, bo widzę, że tutaj już 15 minut sobie minęło tego odcinka. Nie przekraczałbym jednak iluś tam minut. Jeszcze tylko po prostu ten kawałek tutaj. Aha. No patrzcie, jak oni tutaj. Kurde, po lewej stronie ile tu jest. Dawać ich tu powoli. Wszystkich wystrzelamy. Jeszcze tu jest, kurde, nie widzę nawet ich. Ej, no ale skąd wy tutaj się rodzicie, co? Wychodzicie spod krzaków, macie dziury w ziemi, jak kurde w Wietnamie, Wietkongi jedne. Dobra, więc tutaj kończę ten odcinek, do usłyszenia w następnym.